Dla ludzi znających samorządowe realia było jasne, że coś wisi w powietrzu. Bo jeśli Rada Powiatu zbiera się w poniedziałek, musi mieć ku temu ważny powód. Szybko wyszło na jaw jaki. Starosta wnioskował o włączenie do porządku obrad uchwały dotyczącej jego rezygnacji z pełnionej funkcji i równoznacznej z ustąpieniem całego zarządu powiatu. Jest to dla mnie bardzo trudna decyzja i trudny moment. Minęło prawie 9 lat, od kiedy zostałem radnym Rady Powiatu i objąłem funkcję starosty legionowskiego. To jest pewna epoka w funkcjonowaniu powiatu. Swą rezygnacją starosta potwierdził to, o czym wtajemniczeni szeptali od kilku tygodni. Bezpośrednim powodem rezygnacji z funkcji starosty jest oczywiście propozycja dotycząca objęcia funkcji w administracji rządowej. Nie można z punktu widzenia przepisów ustawy łączyć obu funkcji, w związku z tym musiałem dokonać wyboru. Partyjny kolega, minister Andrzej Halicki, zaproponował Janowi Grabcowi funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Ten zaś uznał, że to oferta nie do odrzucenia, zwłaszcza gdy chce się nadal walczyć o szpital, poszerzenie ulicy Zegrzyńskiej czy zmniejszenie Janosikowego. To są kwestie, które wymagają zdecydowanego, mocnego wsparcia ze strony administracji rządowej. To tam muszą zapaść decyzje dotyczące zmian, które będą korzystne dla nas, dla mieszkańców powiatu legionowskiego. Niewątpliwie jako samorządowcy szukaliśmy w ostatnich miesiącach takiego rozwiązania, które pozwoliłoby na mocniejsze wsparcie interesów naszych mieszkańców i rozwiązywanie spraw istotnych dla samorządów w ogóle w skali kraju. Dla opozycyjnych radnych PiS-u komunikat starosty zdawał się być lekkim szokiem. W tej sytuacji ja proponuję przerwę, bo to jest sytuacja dla nas zaskakująca i trzeba ją, sądzę, omówić w klubach. Już mniej formalnie wiceszef Rady dał do zrozumienia, że widzi na horyzoncie rychły wyborczy triumf swej partii i chyba nie był w tej ocenie odosobniony. Ten wniosek pana starosty uszanujemy, chociaż ja uważam, że robi błąd. Niedługo potężna zawierucha będzie na górze i może wielu pracowników, w tym ministrów, wiceministrów, może zdmuchnąć. Pomijając kwestię funkcjonowania powiatu, to zaniepokoiło mnie to, jeśli chodzi o funkcjonowanie i osobistą karierę pana Jana Grabca. Ale każdy jest kowalem swojego losu, każdy sam decyduje o swojej przyszłości. Co do przyszłości powiatu, radni PiS-u usiłowali przeforsować odłożenie wyboru nowego starosty i zarządu. Trochę w myśl zasady, co nagle, to po diable. Przy złożeniu rezygnacji przez starostę jest czas na powołanie nowego składu zarządu 3 miesiące. Liczyliśmy na takie podejście pozostałych członków Rady, które pozwoli wspólnie zdecydować, wspólnymi siłami wybrać takie rozwiązanie, które będzie rozwiązaniem kompromisowym, koncyliacyjnym, najlepszym dla mieszkańców. Koalicjantów ten argument nie przekonał, dlatego po chwili Jan Grabiec mógł wysunąć kandydaturę swego następcy. Wybór padł na dotychczasowego wicestarostę Roberta Wróbla. Jest to duże wyzwanie, tak jak duże było dla mnie przed 9 laty, również dla niego, ale jestem przekonany, że jeśli państwo go wesprzecie swoim doświadczeniem, wiedzą, życzliwością, otwartością, kreatywnością, pomysłowością, że z tej funkcji doskonale się wywiąże. Robert Wróbel jest świetnym kandydatem na starostę, za chwilę będzie świetnym starostą, wszyscy się o tym przekonają, ma doskonałe kompetencje, jest świetnym organizatorem, jest bardzo dobrze przygotowany od strony menedżerskiej, ale również jeśli chodzi o nadzorowanie inwestycji, tego, o czym wszystkim najbardziej nam zależy. Powiatowa arytmetyka nie pozostawiała złudzeń. Namaszczenie Roberta Wróbla było właściwie równoznaczne z jego wyborem. Mimo to Klub Prawa i Sprawiedliwości wysunął swojego kandydata, Piotra Płaciszewskiego. Musieliśmy wystawić naszego kandydata, który będzie chciał odzwierciedlić potrzeby czy postulaty mieszkańców, którzy zagłosowali za nami. Stąd alternatywa. Tak jak mówię, tej alternatywy można było uniknąć w sytuacji, kiedy byśmy do sprawy podeszli w sposób rozsądny, żeby nie powiedzieć dojrzały. Wystawiając własnego kandydata, dysponująca 6 mandatami opozycja chciała też pokazać, że Robert Wróbel nie będzie starostą z jej bajki. O głosy radnych Platformy Obywatelskiej i Porozumienia Samorządowego Robert Wróbel mógł być jednak spokojny. Po ich przeliczeniu okazało się, że słusznie. W głosowaniu nad kandydaturą Wróbel Robert Jan
Za kandydaturą oddano głosów 16. W głosowaniu nad kandydaturą Płaciszewski Piotr Marek za kandydaturą oddano głosów 6. Komisja skrutacyjna stwierdza, że w głosowaniu tajnym na starostę Legionowskiego wybrany został pan Robert Jan Wróbel. Ja myślę, że wszyscy radni, którzy są zgromadzeni na dzisiaj na sali obrad, mają to przekonanie, że wybór zarządu w takim składzie jest naturalną kontynuacją dotychczasowych działań. Świadczy o tym także skład wybranego w poniedziałek zarządu powiatu. Jako etatowy członek uzupełnił go radny Michał Kobrzyński. Reszta nazwisk pozostała bez zmian. Jerzy Zaborowski wskoczył tylko na opuszczony przez Roberta Wróbla fotel wicestarosty. On sam już w pierwszych słowach wyciągnął rękę do politycznych oponentów. I pokazaliśmy, że również w tych chwilach teraz, że możemy nie tylko rywalizować, ale rozmawiać. I mam nadzieję, że to jest taki sygnał, który pokazuje, że te najbliższe miesiące będą początkiem bardzo owocnej współpracy. Ja będę zabiegał o Państwa poparcie. Mogę tylko powiedzieć tyle. Życzę Panu politycznie i osobiście powodzenia w prowadzeniu zarządu, obrania właściwych kierunków, nie tylko inwestycyjnych, ale też innych dziedzin polityki powiatu i dokonywania rozsądnych i dobrych wyborów. Podobnie jak to było z Janem Grabcem, radni PiSu nie wykluczają poparcia dla działań nowego starosty, pod warunkiem, że ich zdaniem będą to działania właściwe.